fajnie byłoby go wyjąć, bo to będzie moja życiówka. Weź podbierak wyciągnij z bakisty. Tutaj gdzie jest żywa bakista. Takiej ryby to się nie spodziewałem tutaj. Kowrotek się pali normalnie. Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest potworny skwar, żar leje się z nieba, ale wpadłem na pewien pomysł, żeby wykorzystać ten czas i nie zmarnować go na siedzenie w domku. Mam ze sobą tutaj na łodzi mojego ulubionego ultralighta, wędeczka do 4 gram od Abu Garcia plus 004 trzysplotowa plecioneczka, bardzo delikatny zestawik, a ostatnio zauważyłem, że fajnie biorą okonie w ujściu rzeki. Więc za chwilę widzimy się na miejscu. Mam nadzieję, że jakieś fajne ryby będę w stanie Wam dzisiaj pokazać i wyjdzie z tego ciekawy materiał. Także zostańcie do końca, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, bo motywuje mnie to do dalszego działania. A jak film Wam się będzie podobał albo nie, zostawcie komentarz. Każda Wasza opinia się dla mnie bardzo liczy. Także życzę miłego oglądania. Widzimy się za chwilę na miejscu. Następny. Kuka jest, nie? Ale na zbiorniku nie połapisz okoni. Nie, zazwyczaj nie, ale są miejsca, gdzie są okonie. Tak? Mhm. Kiedyś w ogóle nie było. No zdarzają się. Tam słyszałem ostatnio, że ktoś 40 taką z plusem ciągnął, nie? Tu podejrzewam też na pewno większe stoją, nie? By trzeba było selektywniej trochę. Zaraz się zmienię na coś większego właśnie. Miałem wczoraj takie, no ze dwie ryby na pewno większe, nie? No i Bartek miał takiego z 40 cm myślę, nie? Bartusz? No. O ile to był okoń, bo żeśmy z daleka go widzieli. O, mam. I ten będzie lepszy trochę. No, mały. Chyba największy na razie. Jaki grubiutki. Co on tutaj musiał ładnie się najeść.
No, tutaj w bok rzuciłem trochę i już tutaj nie chcą. Tak jakby siedziały na pograniczu tego cienia właśnie spod krzaka. Kolejny raz. Takie coś mi się sprawdza. Jest. Nie są tu duże rybki, no ale jest zabawa. No, ten już taki, ale są fajne grube. Małe, ale grube. Jak się trafi taki większy, to będzie piękny. No, już pierwszy opór. Jest. Piękna zabawa. Kolejny. Ale grubaski fajne, zobaczcie. O! No i dobrze. Teraz trzeba będzie spróbować większej przynęty i selektywnie poszukać może tych większych. Ile gram masz? Ze dwa. A few minutes later. Ale mi rąbnął. Tak? No tylko kolor, tylko założyłem banjo z powrotem i od razu mam branie w pierwszym rzucie. A jaki to kolor? Czarno-biały. A z jaskrawego kopytka nie chciały żółto, czerwonego. Takie banjo. Jedyneczka, czarno-białe. Pierwszy rzut, od razu ryba. Lubią te ogonki twistera i kształt rybki i rozmiar przede wszystkim. Założyłem coś większego, to też było więcej brań, może nie, ale ciężej zaciąć. No taki rozmiar ryb po prostu tutaj występuje w tym miejscu. O, ale tam się coś spowiło. No ładny. Bardzo ładny. Patrzcie, jakie paski czarne. Śliczny ogon. O, lepszy. Jest lepsza ryba. Ty naprawdę dobrą rybą. Ale to raczej nie będzie okoń. Nie wiem, czy nie sumek jakiś mały. Weź zwiń swoją wędkę szybko, bo idzie w ciebie.
O, wydaje się, że będzie sumek. No i tu jest prawdziwy test dla plecionki. Plecionka 004. Fluorocarbon 025. I zobaczymy, co ja tutaj mam na kiju. O ile się uda to w ogóle zobaczyć, bo ryba walczy i nie chce się poddać. Dość fajny opór stawia. Więc mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Ty, boleń. Weź podbierak, wyciągnij z bakisty. Tutaj, gdzie jest żywa bakista na środku. Ole, boleń. Niesamowite. I zaraz zobaczycie, na jaką przynętę. No takiego maluszka. To lin jest! Ja pierdziel, dawaj podbierak. Tam, tu, na wprost. I masz podbierak, dawaj go. Ja pierdziele, ale numer. Czegoś takiego to się nie spodziewałem w ogóle. Patrzcie na to, jakie bydle. Jakiego lina przyrąbałem. Lin! Ole, lina walnąłem. Daj. Dobra, on sobie tu jeszcze połazi. Ale numer. Takiej ryby to się nie spodziewałem tutaj. Kołowrotek się pali normalnie. Ale rzeźnia. Ale rzeźnia. Fajnie byłoby go wyjąć, bo to będzie moja życiówka lina. No i nie wiem, czy mi nie wszedł zaczep właśnie. Nie wierzę. Dam odejść, spróbuję to opłynąć. Ale jaja. Ciekawe, czy tam jeszcze jest. Jest chyba. Jest, wyszedł. Wyszedł. Nie. Nic mi nie rób. Odejdź. Ale mnie tutaj przetargał. Najważniejsze, żeby tylko z zaczepów go wyjąć. Tu jest bardzo dużo korzeni. Podej podbierak. Daj. Ale jaja. No nie wierzę, patrzcie, jaka 50. Jezus, ale gruba ryba. Niesamowite. Jest to po prostu niesamowite, co tu się wydarzyło. Lin na spinning. Patrzcie, jaki lin. Rekordowa normalnie. Piękny lin. A branie niesamowite. Myślałem, że naprawdę jakiegoś bolenia mam albo szczupaka. Już tak po cichu myślałem, że to szczupak na pewno. Bo zazwyczaj one tak szaleją. A tu takie rybsko. Niesamowite. Ale akcja. Dłubałem sobie te małe okonie. I w sumie nie spodziewałbym się nigdy takiego scenariusza. Ale bardzo fajny bonusik do dnia. Mam nadzieję, że hol wam się podobał. No i jak widać, plecionki niezły test przeszły właśnie w tym momencie, bo używałem najcieńszej plecionki, jaka jest dostępna w ofercie Mahi Mahi 004. No i złapałem lina 53 cm dokładnie. Bardzo ładna ryba. Właśnie ją tutaj włożyłem do żywej bakisty, żeby się trochę dotleniła. Chwilę ją tutaj podtrzymam. Dobra, myślę w sumie, że już ją można wypuścić, także tutaj poproszę kolegę, żeby mi przytrzymał telefon. Taka piękna ryba. Cudowny lin. Moja nowa życiówka, 53 cm. Zobaczcie, jaki gruby. Jeszcze raz. Piękna ryba. Naprawdę piękna ryba. No, zmykaj mały. Super. Zarąbiście. Takie przyłowy to ja lubię. O, zobaczcie. Teraz Andrzej coś konkretnego przycydził. No, szczupaczek, tak myślałem, że to nie będzie. Że to nie będzie okoń.
taki wymiarowy szczupaczek na ultralighta, no to jest fajna zabawa, no, co? Robi robotę. Wędeczka do 4,5 grama. No. Ale chodzi. Jeszcze dobrze, żeśmy się po przerwie tutaj nie rozgrzali, nie rozpakowali, a tu już fajne ryby się pokazują. Tak, popatrz, ja nie mam tego. Nie masz fluorokarbonu, patrz, ani stalki. I patrz, jak zawrą. I na farcie zahaczony normalnie, że wszystko wystaje z pyska. Ale fart. No fart. Fart, jak nie wiem. Masz te może. Proszę bardzo. Okej. No i rybka leci do wody. Hop. Piąteczka. Super. No, zobaczcie, pełne skupienie. Okoniowy mistrz jest ze mną. Dzisiaj wędkuję z Andrzejem. Przedstaw się ładnie tutaj, przywitaj. Witam, pozdrawiam wszystkich gorąco. Oj, gorąco to jest. Zobaczcie, pyk. Ale przycelował. Tam na pewno zaraz będzie ryba. I żeby nie było, dzisiaj echosondy nie używamy. Łowimy jak ze starych, dobrych lat. Na czuja. Staję na miejscówkach po prostu, które już znam od lat. No i złapałem dzisiaj pięknego lina na ultralighta. Wędeczka do 4 gram. Plecionka cieniuteńka 004. Więc myślę, że jest pora na to, by wspomnieć parę słów na temat plecionek, którymi wędkuję. Zaraz Wam pokażę, jakie są w ofercie plecionki Mahi Mahi, bo jest pełna gama do wyboru. I powiem Wam, czym się sugerować i jak dobierać plecionki do danego zestawu, bo myślę, że warto taki temat poruszyć. Przy okazji właśnie tego lina, który wyjechał na bardzo cienką plecionkę, jest tutaj przekonany, że nie jedna by mogła ulec pod takim linem, a ja tutaj używam plecionek, którym po prostu ufam bezgranicznie i za chwilę Wam to wszystko pokażę. Słuchajcie, mam tutaj wszystkie modele plecionek Mahi Mahi, których używam. Różne rodzaje. Zaczynając od 3-splotowych. Tutaj jest aktualnie właśnie 004, na którą złowiłem tego pięknego lina. Bardzo mocne plecionki i wytrzymałe, jak widać. W trzech splotach są również 006 i 008. Pełną gamę ogólnie znajdziecie na stronie Directa i na zadzior.pl. Tutaj jest 4-splotowa 18, również bardzo mocna plecionka dedykowana pod rzeki. Tu jest mój hit największy, czyli 8-splotowa 0,17. Tej plecionki używam na sandacze i na szczupaki na lekko. Bardzo mocna plecionka, nigdy mnie nie zawiodła. Łowiłem nią również na początku roku trocie na rzece trociowej i powiem Wam, że w przypadku tej plecionki, jak miałem zaczep woblerem dwoma kotwicami w jakąś na przykład gałąź albo drzewo, to prostowałem dwie kotwice i ani jednej przynęty nie straciłem podczas trociowania w tym roku, więc tutaj to jest mój numer jeden po prostu. Oprócz tego 8-splotowa 0,27. Tej plecionki używam do robienia do zbrojek na sandacze, ale również świetnie sprawdzi się podczas sumowego trollingu i łowieniu szczupaków dużymi przynętami. Bardzo mocna plecionka i tutaj się nie sugerujcie się, że to jest 0,27, bo ona naprawdę może znieść o wiele, wiele więcej. Dlatego myślę, że tutaj świetnie się sprawdzi właśnie przy trollingu sumowym i przy łowieniu dużymi przynętami podczas łowienia szczupaków. Na koniec perełka 16-splotowa plecionka, tutaj akurat 0,20 i tą bym polecał po odłowienie właśnie szczupaków zwykłym kołowrotkiem spinningowym. 0,20, ale mocą naprawdę może zaskoczyć niejedną osobę, dlatego jest to mój faworyt w 16-splotowej plecionce.
Ogólnie najgrubsze średnice, jakie posiadamy do tej pory, to są 0,35. No i to już są grube plecionki na sumy. Jeśli jeszcze mogę coś doradzić przy doborze plecionek, no to wiadomo, 3-splotowe i 4-splotowe zawsze będą mocniejsze i odporniejsze na przetarcia od 8 i 16 splotowych, ponieważ jest mniej splotów, te włókna są grubsze, no i wiadomo, co za tym idzie, więcej będą mogły znieść podczas łowienia gdzieś tam między kamieniami czy przy skałach. Dlatego też weźcie to pod uwagę. Nie zawsze na przykład na rzece używa się plecionki tam 8 czy 16 splotowej. Zazwyczaj rzeczni spinningiści wybierają 4-3 splotowe plecionki, które mogą po prostu znieść o wiele więcej. Są odporniejsze wtedy na przetarcia, bo tutaj główny czynnik rwania zestawów na rzekach to są zaczepy, kamienie i różne takie przeszkody, które mogą przetrzeć plecionkę. Jak oglądacie moje filmy, no to będziecie mieli możliwość zobaczyć, jakie ryby wyciągam przy wykorzystaniu tych plecionek, a łowiłem już i trocie, i okonie, i szczupaki, sandacze, nawet mahi-mahi. Byłem w Dubaju i złapałem mahi-mahi na tą plecionkę, zresztą nazwa też pochodzi od ryby mahi-mahi, ponieważ są to bardzo silne ryby, a wytrzymałość tych plecionek jest bardzo duża, dlatego mahi-mahi w języku hawajskim oznacza bardzo silny. Więc myślę, że tutaj wszystko już jest wyjaśnione. Chciałem jeszcze tutaj dodać tylko tyle, że jeśli prowadzicie sklep wędkarski, hurtownię albo inną działalność związaną z tym sportem i chcielibyście nabyć plecionki mahi-mahi do swojego asortymentu, pod filmem wkleję wszystkie dane do osoby odpowiedzialnej za rozprowadzanie plecionek na polski rynek. Także zapraszam i zachęcam do współpracy. Życzę miłego dnia.